Byłem grafikiem, w sumie to nadal jestem, ale zajmowałem się przed bootcampem grafiką komputerową, pracą z drukiem, pudełka, również trochę praca do sieci, przygotowywanie materiałów na strony internetowe, ale nie w jakimś takim zaawansowanym zakresie. Skończyłem AGH na informatykę w metalurgii, więc udało mi się przetrwać 5 lat programowania. Mam takie doświadczenie. Niemniej w tamtym momencie potrzebowałem pewnego odświeżenia swoich umiejętności, które po prostu, będąc grafikiem, nie korzystałem z nich zbyt często. Moment, w którym podeszłem do kursu, wymagał ode mnie po prostu rozszerzenia swoich kompetencji jako grafik, ponieważ okazało się, że będąc tylko i wyłącznie grafikiem, trudno znaleźć pracę. Jest znacznie łatwiej, mając jakieś doświadczenie z pracą w sieci, z programowaniem, znaleźć pracę, przynajmniej w Krakowie. Bootcamp przygotowuje, wydaje mi się, już tak stricte do pracy. W sensie to jest mniej teorii, a przede wszystkim takie bardzo praktyczne podejście do tematu. Nie wchodzimy w detale, dlaczego coś działa w ten sposób, dlaczego nie. Bootcamp wymaga trochę przyjęcia niektórych rzeczy na wiarę, tylko po to, żeby pchnąć po prostu ten materiał dalej i jakoś posługiwać się jakoś w tym środowisku, jakoś zacząć programować, gdzie studia ze swojej natury, plus że trwają 5 lat, ten temat jest znacznie bardziej zgłębiany, poznaje się teorię matematyczną stojącą za samym programowaniem, pewne aspekty nawet filozoficzne, algorytmów, tego typu rzeczy, technologia jak działa, jak ona ma się w relacji do samego komputera, co oznaczają pewne terminy, więc to jest podstawa, która na pewno procentuje dalej, bo takie rzeczy są bardzo wartościowe i ułatwiają myśleć o programowaniu bardziej precyzyjnie. To, co się robi, nabiera większego sensu. Niemniej, po studiach studia nie przygotowują tak do końca do pracy w po prostu w realnych warunkach. Korzystałem ze wszystkich materiałów, które były dostarczone przez Kodillę. Niektóre z tych materiałów, tych powiedzmy dodatkowych, takie rozszerzenia książek, które były polecane jako powiedzmy suplement, znałem i już korzystałem z nich wcześniej, ale na potrzeby właśnie robienia konkretnych zadań też z nich korzystałem. Co też podniosło moją opinię trochę o samym kursie, ponieważ rzeczy, niektóre książki, które były tam polecane, sam z nich korzystałem, są bardzo, bardzo dobre i również z innych źródeł dostałem ich mocne polecenie, więc szanuję. Pojawiło się też kilka technologii, których miałem świadomość, że są, ale nie korzystałem z nich i to było takie dobre połączenie po prostu tego, co wiem na temat JavaScripta z tym, co wiem na temat HTML, CSS i spięcie tego w taką po prostu jedną w miarę solidną umiejętność. Jestem grafikiem, ale związanym przede wszystkim z drukiem i ze space designem i oznakowaniem. Ale to nie oznacza, że właśnie programowanie nie przydaje mi się w mojej pracy. Przede wszystkim wartościową rzeczą w pracy grafika, już na tym bardziej zaawansowanym poziomie, jeśli chodzi o skład materiałów do druku, jest znajomość środowiska Adobe do pisania skryptów. I można pisać te skrypty również w JavaScriptie, co jest bardzo przydatne. Poza tym są też jakieś moje własne solowe projekty. W pracy jeszcze od czasu do czasu jest także praca z materiałem na web. Tak, jestem zadowolony ze swoich zarobków. Niemniej mierzę wyżej i liczę, że w którymś momencie te umiejętności, które udało mi się nabyć na kursie Kodilli, przydadzą mi się w tej dalszej ścieżce zawodowej. Początkujący, powiedziałbym, to zawsze. Jeśli ma się już jakieś podstawy, będąc po studiach, świeżo po studiach, jakimś informatyce czy innego typu programowaniach, wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby. Niemniej można spróbować w ramach odświeżenia bądź łatwszego wejścia na rynek pracy, bo jednak Kodilla, według mnie przynajmniej, przygotowuje już takich faktycznie rzeczy, które wykorzystywane są na rynku, ale głównie jednak dla osób początkujących, które bez powiedzmy formalnego wykształcenia w tym temacie bądź około, które kręcą się wokół tego IT, ale jeszcze nigdy nie miał jakiejś takiej poważnej styczności z robieniem stron internetowych. Wydaje mi się, że to jest dla nich dobre wyjście.